Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. Moi drodzy, widzimy się po raz kolejny przy tej farmie run. Ja sobie już tutaj wbiłem jeden poziomik, ale mamy jeszcze kilka rzeczy. Mianowicie, sprawdźmy sobie ten set. Tu jest ta maska, biała maska. No ona ma całkiem spoko statystyki, nie? Przeczytajmy sobie opis. Zakrwawiona, lekko uśmiechnięta. Kurwa, creepy. Biała maska, noszona przez chirurgów polowych, których zadaniem było tak naprawdę dobijanie z litości. O kurwa. Klątwa pana krwi, zobaczcie, ożywia jej właściciela. Ej, kurwa, jak to? Gdy leje się krew, nieznacznie zwiększa siłę ataku, gdy w pobliżu ktoś krwawi. Kurwa, od razu to zakładamy, moi drodzy, bo to będzie do mojego buildu podkrwawienie. Mega sprawa. Mamy miecz z krwawieniem. No nie, no kurwa, sztos. Sztos. Jeszcze jakiś kurwa medalion by się przydał, coś z krwawieniem, nie? Także do buildu podkrwawienie to będzie mega kurwa zajebista rzecz. Oczywiście tutaj będziemy mieli... No, to jest ten sam opis. Chirurdzy uprowadzeni przez pana krwi nie potrafili ujarzmić przeklętej krwi. Tylko Waremu się to udało, ale on był wyjątkiem. No już nie żyje. No, także tutaj raczej szata właściwości żadnych tam miała nie będzie. Jeszcze mamy chyba... No, mi się wydaje, że był jakiś popiół, znaleźliśmy. Tak. Nadaje on jej właściwości umiejętności. Dobra. Do użytku na orężu kolnym z wyjątkiem olbrzymiej broni. Okej. Okay. Krwawy podatek, umiejętność przekazywana ważnym wasalom pana krwi. Namadzić moc, a następnie zadaj grad pchnięć. Dobra, no to czyli to jest do... Jeśli ktoś używa właśnie czegoś, jakieś... O, dziękuję za polubienie mojej wiadomości. Jeśli ktoś używa czegoś właśnie w stylu Estoka czy takie tam, a chce mieć też build podkrwawienie, także bardzo fajna sprawa. W ogóle sprawdźmy sobie wiadomości. Napisane wiadomości, odkryte wiadomości. Pałac Smoga. Namierzanie celu, może spróbuj tego. Zaraz, musimy wejść w napisane, dobra. Uważaj prawo, tutaj mamy 7, bo masz 11 polubień. Tutaj też uważaj góra. Zobaczcie, tutaj jest 27, przed tobą piękny widok. Nie wiem dlaczego ludzie, przed tobą coś pięknego. Nie wiem dlaczego ludzie aż tak lubią lajkować te piękne widoki, no ale dobra, spoko. Dlaczego nie? Moi drodzy, ruszamy dalej. Ruszamy w tą stronę. Zobaczymy, czy jest tu w ogóle jeszcze... Może to już jest końcówka tej lokacji. Tak naprawdę. Tak, to już będzie końcówka. Przed tobą to jest niczym sen. Kurwa. Mamy tu skarb. O, złoty run kolejny, 11 teraz. No i dobra, w takim razie tam jest ten pałac. Teraz sobie go zostawiamy, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że znajdziemy te itemy, które istnieją, wiem, że istnieją. Jakieś kajdany, jakieś takie różne rzeczy, no. Mimo wszystko te shortsy gdzieś tam, tak jak powiedziałem, się przewijają. Staram się naprawdę tego nie oglądać, bo... nie chcę sobie psuć tutaj tej rozgrywki, tak? Ale mimo wszystko co jakiś czas coś tam gdzieś zobaczę. Dobra, moi drodzy, ja w tym momencie robię cięcie i widzimy się już w kolejnym miejscu. Moi drodzy, widzimy się już w kolejnym miejscu, a mianowicie postanowiłem spróbować, jakby to powiedzieć, pokonać kolejnego łowcę dzwonków. Spróbujemy teraz, jeśli będziemy... Będzie to znowu za trudne, to oczywiście... Kurwa. O kurwa. No już od razu zapać. No będzie to dalej mega trudne.
No. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Kurwa, straszne zadały mi obrażenia. Ja nie wiem, ja już mam... Naprawdę mam 40 życia. Nie wiem. Jeszcze trzeba w tą witalność pakować. To jest, kurwa, nieprawdopodobne. Nie no, jeszcze walczymy. Jeszcze spróbujemy kilka razy sobie na pewno. No jest mocny skurwiel. Dobra, jeszcze raz. To się będzie oczywiście powtarzać, ja wtedy będę robił cięcie. Dobra, teraz będzie. Aj. Chuja to dało. Kurwa. Kurwa ma. Naprawdę nie będę się denerwował teraz. Nie będę się denerwował. Nie będę, zrobię to całkowicie na spokojnie. Ale chyba nie będę zostawiał mu tyle dystansu, tylko spróbujemy teraz pod nogami walczyć. Nie wiem, czy ja straciłem charyzmę. Jeszcze raz, bo widzę, że tutaj siedzi. Jeszcze. O, jest kurwa. Nie wiem, czy się mi staram, moi drodzy, nie wiem. O co chodzi? Oczywiście zachęcam cię, drogi kochany widzu, jeśli jesteś nowy, zostaw subiczka na moim kanale. Kurwa, będę niezmiernie wdzięczny. Idziemy do tych 300 subików. Kurwa, 300 subików to już będzie coś pięknego dla mnie. Naprawdę, uwierzcie mi. Uwierzcie mi. Także będzie mi niezmiernie miło. Kurwa! Nie no, jest dalej przekurwiście mocny! To są dwa hity! Czy wy możecie sobie to wyobrazić, że to są dwa hity? Nie ma większej jakiejś kurwa filozofii, nie? Mega to jest pojebane! Ja pierdolę, no... Dwa hity, serio? Ja po prostu tracę całe życie, no nie! Dobra. Walimy to. Nie, kurwa, no... To jest... Bierzemy się za to. Konkretnie. Jest konkret teraz. Zaraz wyjdę, dostanę w łeb i będzie pokonkretowane, nie? Jeśli ja nie wstanę i nie usiądę jeszcze raz, to chyba to się nie z... Jakby... A. Trzeba jeszcze raz po prostu. To jest głupie trochę. Nie chcę mi się tych cięć robić, bo to trwa dokładnie chwilkę, także no musicie się uzbroić w cierpliwość. Wiem, że to może troszkę irytować was, nie? Ale... Dobra. Kurwa, nie to miałem zrobić. Ale kurwa, ten jego doskok to mnie... Pojebane to jest.
Nie, nie ma sensu. Dobra. Koniec. Kurwa! To jest niemożliwe, nie? Jest za silny. Jest kurwa tak silny, że pała siada. What the fuck? Nie wiem, kurwa. Przecież to jest... Nie wiem, jest tak trudno ostatnio mi, że... Szczerze nie mam pojęcia, kurwa, dlaczego, nie? Czy to już tak będzie i będzie coraz trudniej, kurwa, serio, ale aż tak... Jest aż taka, kurwa, kurewska różnica. Wypierdalaj stąd, ty kupcu. Mega, dobra, próbujemy jeszcze, nie wiem, raz, może dwa razy i dajemy sobie z tym spokój, nie? Szkoda po prostu odcinka na to, kurwa. On mnie od razu za całym tym trafił. Zobaczcie, jak on długo wstaje, nie? Ojebane to jest. Mam cię kurwa dość, nie? Jak ty to zrobiłeś z takiej odległości, kurwa? Ja pierdolę. Nie, no to jest bez sensu. Całkowicie. No po prostu, kurwa, no nie, no to jest nieprawdopodobne. Ostatni raz, moi drodzy, tak jak powiedziałem, raz, może dwa razy, więc robimy teraz drugi raz i do południa jeszcze, kurwa, kliku. Ja pierdolę i po prostu... No przecież dostajemy, kurwa, na dziurę po trzech, dwóch strzałach, nie? No to jest, po trzech to już, kurwa, jak się dobrze zasłonię tarczą, nie? Co ja już jestem wkurwiony, już widzicie, nawet odpierdalam jakieś numery, za przeproszeniem. Rozwój postaci, co ja robię? Do zmroku czekamy. Nie no, serio? Nie no, naprawdę potrzebuję, kurwa, wielkiego miecza. Ale to jest niewrażliwość, to jest na to ono. Czemu nie mogę użyć? Aha. No to też trochę głupie, nie?
Kurwa! Dwa strzały! No do dupy liść, naprawdę. Chuj ci na imieniny. Nie walczę z tobą. Dobra, moi drodzy. Wrócimy sobie jeszcze do niego. Wrócimy sobie do tego kurwa śmiecia. A tymczasem... ruszamy w ogóle w inne miejsce. Moi drodzy. Ruszamy mianowicie w miejsce... Tu jeszcze mamy jedną rzecz do zbadania. Jeszcze mamy kilka rzeczy w sumie chyba. Jedną na pewno mamy do zbadania. Mianowicie tu są jakieś tunele na 100%, bo tu zrobiłem sobie znacznik. Tu jest jakieś wejście. Nie wierzę, że nie. Zo, moi kochani. Wielka winda Dektus. Myślę, że czas najwyższy się tu wybrać. Pisaliście w komentarzach, żebym tam się już wybrał powoli, bo później będzie mi za łatwo. No jakoś kurwa nie wierzę, że będzie mi za łatwo. Ruszamy w ogóle, czym... jak to się odpala w ogóle, nie? Przyda się skakanie. Na pewno. Jak się uruchamia tą wielką windę? Może tam na dole chyba, nie? Albo... kurwa, nie wiem jak się to odpala. Tak a propos. Wyjdziemy tu. Może tu jest też coś, jakiś mechanizm? Nie? Dlatego fort, tego musisz szukać. No dobra, no ale ja byłem w tym forcie. W lewo może spróbuj tego, a potem skarabeusz, tego musisz szukać. Zaraz, my tu wszędzie chodziliśmy sobie, tutaj nie ma nic. Coś tam przegapiłem, ten mechanizm gdzieś. Na pewno jest jakiś mechanizm, no bo jak inaczej ma działać ta winda? Kurwa, nic nie widać, nie? No właśnie. Mogliby po prostu powiedzieć, idź tam i tam. To był wiadomość. No bo ja mam nadzieję, właściwe połówki, kurwa. Tak, lewa połówka. Prawa połówka. Tu coś, podejść do tej piedestału. Umieść tu, dobra, widzicie? Przegapiłem ten napis. Strażnicy jak w Harrym Potterze trochę, nie? O kurwa, to wszystko to jest winda, tak? No, no to. Nie dziwię się, że nazywana jest wielką. No, no, nieźle.
Tak, zrobiłem. Nie, że ja teraz zjadę na dół, kurwa. Ojej. Dobra, już zobaczmy sobie to. Mam wrażenie, że po prostu wrócę z powrotem. No, oczywiście. Zajebiście, kurwa. No serio, tak długo to musi trwać? No come on! Teraz musimy iść tu i wjechać na górę, tak? Ja pierdolę. Dobra, moi drodzy, widzimy się już na górze. Na dobrą sprawę nie musiałem robić cięcia, ponieważ można pominąć sobie. Animację. Dobra, a mamy tu miejsce łaski też z tyłu? Chyba nie. Paskowyż Altus, no tak. O, ładnie, jesień, kurwa, super. Edeński krok, niech będzie chwała. Zajebista muzyka. Dobra, tu mamy tych dwóch olbrzymów. Trzeba ich, kurwa, skasować, nie? Będą ci jedni z takich bardziej trudnych olbrzymów chyba. O, ale poszedł szarżą, kurwa. Dobra, przestań. Przewal się w końcu. No pewnie zawsze musi być z innej strony, nie? No przecież. No oczywiście. No, na nich krwawienie nie będzie działać. Z kamienia, no to jak mają krwawić? Ja pierdolę. Mimo wszystko wolałbym się ich kurwa pozbyć, żeby nie ostrzeliwały nas podczas podróży tam przed siebie. Mamy go. Ile za ciebie leci? Kurwa, jak za tyle męczarni, to szczerze, to mało jesteś wart. Tego musimy się oczywiście też pozbyć, bo... Pewnie. Nieprawdopodobne. No ej! Już chciał wstawać. Według mnie naprawdę za krótko, moi kochani, one leżą na tej ziemi, nie? A z niego ruszy dropy te strzały. Dobra. No i gdzie my mamy się udać, moi kochani? Naprzód. Mamy chyba stolicę, nie?
mamy mapę i tu mamy mapę. Dobra, pojedziemy sobie najpierw chyba na lewo. Ale tu mamy... Wiecie co, może tutaj mamy obóz, zaraz do niego wrócimy. Chociaż ile jest do tej mapy? Dobra, zrobimy sobie ten obóz najpierw. O kurwa, to oni. Kurecko wredny przeciwnik. Chodźcie. Jest jeszcze jeden. Zajmijmy się najpierw nim. Kurwa, was tu więcej jest. Jebany. A kurwa, wypiłem dwa estusy. No trudno. Zdarza się. No kurwa. No chodź tutaj, kurwa. Upierdliwe. I drodz, mamy tam kurwa od razu więzienie. Ciekawe, kurwa, co to będzie za rycerz. Myślę, że zaraz sobie tam zajrzymy. Dobra, mamy klucz. Dobra, teraz możemy sobie już w spokoju jechać. Tam po tą mapę. No, mamy jeszcze tutaj... Oczywiście rycerzy. Chodźcie tutaj, poczekam na was. Już mnie zauważyli. Dobra, nie ma sensu, bo niech się kurwa zbierają wszyscy jak... Jest do srania. Co to za efekt jest teraz na mnie nałożony? Nie wiem. Nie wiem, co to było, szczerze mówiąc. Zbroja rycerza, no czyli kolejna wersja zbroi tej, takiej, po prostu, które już posiadamy, nie? No ta stolica wygląda kurwa mega. Dobra. Mamy na samej górze też kawałek mapy, ale może sobie pojedziemy najpierw tutaj. To jest jakby bliżej trochę, nie? O, mam, proszę bardzo, jest miejsce łaski. Najbardziej sobie je odblokujemy.
O, tu będzie... Co eksplorować? Co są za informacje? To był przyjaciel. Przyda się coś pięknego, potem edeński krąg. O, wypierdolicie. Aha, czyli tutaj będzie pewnie kawaleria. Tak myślałem. To jest taka właśnie miejscowa. No nie wierzę. Tak, o. Po prostu. No kurwa, będziemy mieli kolejną butelkę. Dawno teraz nie było, nie? Buteleczek. Już się te kurwa dobroci tutaj kończą, tak. Ale kurwa widoczki są tu piękne, powiem wam szczerze. Ej, zobaczcie. To jest ta dziewczyna. A nie, to jest ten ziomek, kurwa. Myślałem, to jest ta dziewczyna od Winogron. Mamy. Mamy mapę. O, ale to jest, kurwa, kolejny olbrzymi fragment mapy, nie? A tu jeszcze będzie dwór. Nie wiem, kiedy my skończymy tą grę, moi drodzy. Chyba, kurwa, nigdy. Siemanko, dawno cię nie widziałem. Look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, and will happily pass it along. No i co masz ciekawego? Coś tam sobie możemy kupić w sumie. O, sobie kupimy. O, co to jest to? Szlachetnego maski. Zdaje się, że jest gdzieś bliżej złotego drzewa. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand in my solitude how little it is I truly know. I'm yet to find the noble golden. I suppose the path ahead is to depart how little it is. May the golden order. Spotkaliśmy go ponownie. Luzik. Dobra, tu jest pewnie czytająca z palców, tak. Dobra, no to jeszcze moglibyśmy sobie zdobyć w sumie to miasto stolicy już. Mapę, przepraszam, nie miasto. Te proporcje tutaj wiszące takie jakby w powietrzu robią mega robotę. I tutaj sobie jeszcze po prostu... Oh. Co to za bydlak? Chodź. Paschudny byłeś. Naprawdę żadnego dropa? No to kurwa, szczerze jestem zawiedziony. Dick. Kwiatków też się nie zbiera? A tu jest kolejny. Kolejnych dwóch. A ja już zaczynam was kojarzyć. Z tego miejsca, w którym, tak jakby z drugiej strony, jak dostaliśmy się na płaskowyż Altus, tam gdzie jest ten gigantyczny smok, to oni tam też byli. Wow! Kurwa, pa, jaki skoczny jeden z drugim. O! Jak mną rzucił. Ale wszystkie buteleczki przyszły z powrotem. Butelka perfum. Nie kumam za bardzo, o co chodzi z tymi perfumami. Jeśli możecie, to piszcie mi to w komentarzach. Bo serio, nie wiem. Perfumy, kurwa. W sumie jak się antyperspirant by się przydał tutaj, kurwa, jak my tyle biegamy. Nie są żółwia. Nie zdążył chyba upiec. Dobra. Ja zjem. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj na dół. Ogólnie tu będą takie półuste, jakieś tereny. Tu widzę jakiś większy obóz. A to jebniemy go sobie. Naraz.
wjeżdżam tutaj w nich. O kurwa. Ale wjechałem. Serio, kurwa. Prawda, ale mi się udało wjechać. Tak. Czyli on był teraz pod wpływem jakby krwawienia i teraz ja zadaję większe obrażenia przez tą chwilę. To jest mega ta maska. Kurwa. Widzicie? I znowu. Zajebiste to jest. O, mamy skarb. Gałązka ofiarna. No kurwa, ale skarb. Tylko tyle. Szczerze tak od początku to nie wiem, czy znaleźliśmy jakiś taki kurwa konkretny jakiś item, nie? W tych obozach. Może jeden lub dwa, przez, nie wiem, który teraz, 93 odcinek w tym momencie, czwarty, nie jestem przekonany, ale no w każdym razie sporo, przed tobą stado. Ej, co ty tu? O kurwa. Tak, jest tyle tych mobów, to może sobie... Wrzucimy... O, to jest na atak z góry. No średniawka, szczerze. To nie będzie żadnego problemu z tym, na tym płaskowyżu, z tego co ja widzę. Jeszcze tam jeden jest z wyrzutnią, którą przegapiłem. Gdzie mianowicie? Tutaj? Tak. A ty kurwa. Lipek. Dobra. Dziwnie pusto, nie? Będzie kufer? Ciekawe. Jest. Wow, talizman wielkiej tarczy. Wzmacnia zdolność zasłaniania się tarczą. To też fajny, tak naprawdę fajna rzecz jest, nie? Ja jestem przyzwyczajony bardzo do zasłaniania się tarczą, więc kurwa, ciekawy medalion. Rycerza, który przedstawia rycerza, który trzyma wielką tarczę, wzmacnia zdolność osłaniania się. Okej. Okay. Bardzo fajny. Mamy jeszcze jeden wóz, kurwa, transportowy. I też powinien być teoretycznie tam skarb, ale nie musi być, nie? A my? No jak nie? Kurwa, elegancio.
Złoty miecz trolla. Chyba mam już taki, mi się wydaje. Nie. A to jest miecz, no to jest ten miecz, który noszą ci olbrzymi. Wręczany po mniejszym olbrzymom, które dawno temu podczas ich wojny walczyły po stronie Złotego Drzewa. Umiejętność ryk trolla. Spójrz w dal i wydaj intensywny ryk, generując potężną falę uderzeniową. No, okej. Ale jest taka muzyka, kurwa, fajna, taka podniosła tutaj, nie? Troszkę. Jakby. No tu nic więcej nie ma. Tam możemy się oczywiście udać do tego ogniska, przy którym już tak naprawdę byliśmy wtedy. Tam się też później udamy. Ale... czy ja tam widzę kolejne złote drzewko, czy to jest, kurwa, to samo? Nie wiem, już teraz się... Nie, to nie jest chyba to samo. To jest chyba kolejne złote drzewko, ale ciekawe, czy ja już tam nie zebrałem tego. Na pewno już to zebrane zostało przeze mnie, tak. Zostało to już zebrane przeze mnie poprzednim razem i tu jest to ognisko, kumam. Dobra, moi drodzy, w takim razie jedziemy w tamtą stronę. Te obozy mamy tutaj zbadane. Spierdalać, szkoda mi na was czasu. Prawie zabiję. Wejdziemy sobie tu. Ale no... fajny ten medalion, na przykład. Ale poza tym to średnie te itemki. A to średnie, tu jest jeszcze jakiś skarb. No i ten psychol, kurwa. Usiądź, odpręż się. Debil, kurwa. No debil. Ja się nie dziwię, że ciebie szalony nazywają. Badziewie. Dobra. Wiem, że tutaj gdzieś się kręcił jeździec. Dobra, spoko. Na lewą stronę mam zrobioną. Prawo, tam był ten obóz, też mamy zrobiony. I sobie może... w tym miejscu łaski byliśmy, tak? Tak. Pięknie. Siadło. Walka z konia. A chodzi o tą nocną kawalerię, która tutaj się prawdopodobnie pokaże. A nie, to może o nich. Wow! Już tam do nas wali. No. O kurwa! Dobra, kuma, muszę, o co chodzi. Musimy zmarnować butelkę, żeby dostać się tam. Jebany. Ja was, kurwa, zaraz postrzelam.
Był jeden? Czy mi się wydaje? Tam jest, dobra. Piękne te lasy tu są. W ogóle graficznie podoba mi się mega ta okolica tutaj. Jeszcze sobie tu będziemy wszystko zwiedzać. My teraz sprzątniemy tego gościa. Moi drodzy, będziemy kończyć w tym odcinku. Dobra, tak mam butelki praktycznie wszystkie, także nie ma sensu. Okej, moi drodzy, oczyściliśmy sobie przynajmniej dojście tutaj. Nie będzie nikt nas napierdalał. Jeszcze sobie wejdziemy tu na górę. Sprawdzimy tylko, czy tu nie ma jakichś kurwa kurz. Jeszcze mamy te boczne miejsca, no. Wow, to oni już nas zauważyli. Już do nas biegną. Już do nas biegną, moi drodzy. I są jeszcze, kurwa, z dwóch łuczników. A, wolałbym się tym łucznikami zająć. O kurwa, będzie problem z tymi łucznikami. Kurwa mać. Wow, no ci już są silniejsi, to o wiele. Kurwa! Ale mnie zdjął! Ja pierdolę! Kurwa! Oh. Ale nas to kosztowało teraz tutaj zachodu. Wielka złota tarcza, no dobra. Wielka złota tarcza. A sobie oczywiście sprawdzimy. Zobaczymy, co to teraz. No, ty się akurat teraz w tym momencie bardzo przydasz. Leszko, nie uciekaj. Dzięki. No, to leczki odzyskane. Mamy komplet. Pięknie tu jest. Tam w ogóle tu są jakieś jamy. Patrzcie, ile tu jest skarbów. Na pewno tu będą kamienie kowalskie. Czyli tu jest jakaś kopalnia królewska. Zajebiście. Moi drodzy, dziękuję za to, że byliście ze mną na tym odcinku. Zapraszam was oczywiście na kolejny. Życzę miłego dzionka. Tudzież wieczoru. Trzymajcie się i cześć.